Na razie słyszało o nich może niewiele osób, ale za kilka lat to właśnie oni mogą stanowić o sile GKS-u Tychy. Mowa oczywiście o młodych zawodnikach, którzy już od dobrych kilku miesięcy są w GKS-ie Tychy. Razem z nami właśnie jeden z takich piłkarzy, Mateusz Pańkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mateusz, za tobą pierwsze zgrupowanie z pierwszą kadrą GKS-u Tychy. Z jednej strony chyba wielkie przeżycie, ale też na pewno nowe doświadczenie. No jak najbardziej jest to nowe doświadczenie, fajna, zgrana ekipa, możemy się poznać bliżej z drużyną, no i myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby właśnie młodzieżowców brać na takie wyjazdy. 1,85 m wzrostu, dobre warunki fizyczne jak na stopera. Byłeś wyróżniającym się zawodnikiem w U19, następnie w rezerwach, no i tak trafiłeś do pierwszego zespołu. Opowiedz troszkę więcej o tym, jak to wszystko wyglądało i czy się tego spodziewałeś. No jak najbardziej jest to szybki, w bardzo szybkim tempie to wszystko przebiegło. W lato, pod koniec sierpnia właśnie dostałem telefon od trenera Wolaka, że jest taka szansa, żebym mógł z rezerwami trenować. Tam zagrałem pierwsze spotkanie bodajże z Sarmacją Będzin. No udało się tam jakoś wejść do składu i tak jakoś potem wszystko się potoczyło, że znalazłem się tutaj. Jako młody chłopak kibicowałeś GKS-owi Tychy, nie wiem, czy jeszcze pamiętasz ten stary stadion, czy na niego chodziłeś, to wtedy spodziewałeś się w ogóle, że kiedykolwiek będzie szansa zaistnieć w GKS-ie Tychy już w tej seniorskiej piłce? Zawsze, jak się trenuje, to się trenuje w jakimś celu, tak? Zawsze miałem marzenia, marzeniami raczej był Real Madryt, tam Barcelona, jednak chodziłem z tatą, chodziłem na mecze jeszcze na tym starym stadionie, tak? No ale to było raczej rzadziej niż teraz częściej, odkąd mamy nowy stadion, to tutaj bywam praktycznie na każdym meczu, jak jest możliwość. Jak te twoje początki z futbolem wyglądało? W jakim wieku zaczynałeś i pamiętasz, kto zabrał cię na pierwszy trening? Zaczynałem w wieku 4 lat w przedszkolu, przypadkowo też, bo ojciec Kamila Bergera był trenerem, zauważył, że jestem wyższy po prostu niż rówieśnicy i zaprosił mnie na trening i tak to się zaczęło. Wracając już do teraźniejszości, jesteś w szerokiej kadrze GKS-u Tychy, w rundzie jesiennej byłeś już na ławce rezerwowych. Na pewno cenne doświadczenie zbierasz, bo jest na pewno od kogo się uczyć w GKS-ie Tychy. No jak najbardziej. Mamy tutaj Seweryna Gancarczyka mnie na przykład. Jest to zawodnik, który ma bardzo bogatą przeszłość, tak? Jest kogo podglądać i jest od kogo się uczyć, jak najbardziej. Wiemy, że młodzież no, ma swoje obowiązki. Co głównie należy do nich? No musimy przygotowywać sprzęt zawsze do trenera. Mamy dyżury, wyznaczamy. Mateusz Grzybek właśnie jest odpowiedzialny za to. Znajduje się w Radzie Drużyny jako taki reprezentant młodzieżowców. No i on to ogólnie ustala, odgórnie. Za wami tydzień zgrupowania w Rybniku Kamieniu. Ciężka praca to jedno, ale to też był chyba taki dobry czas na integrację, na poznanie tych nowych zawodników. W ilu językach teraz mówi się w szatni GKS-u Tychy? No, z reguły angielski i polski, no bo no, rozumiem Erik czy tam Żenia właśnie. Już po polsku powoli łapią te komendy boiskowe typu właśnie przesuń, prawa, lewa. To jest już dla nich znane, tak? Także głównie po polsku i oni po prostu podłapują te słówka. Jak ten czas wolny na zgrupowaniu wygląda? Na pewno jest czas na książkę, na gry, może na grę w karty, na rozmowy, więc na pewno to właśnie między innymi ku temu te zgrupowania są, żeby się lepiej poznać i zintegrować. No jak najbardziej przebiega to wszystko fajnie, integrujemy się. Z tym, że no niektórzy też mają obowiązki szkolne, tak jak ja na przykład, czy Nikolas Wróblewski. Chodzimy do jednej klasy, także my jeszcze się tam zajmujemy czasem, poświęcić czasu trochę na matematykę, trzeba język polski, także oprócz integracji, zabawy, gry, czy tam odpoczynku też po treningu, no czasem musimy poświęcić trochę czasu na naukę właśnie. Trudno pogodzić te obowiązki piłkarskie, no już nie juniora, ale seniora właśnie z tymi szkolnymi, bo zapewne oczekiwania rodziców, nauczycieli są tak samo wysokie jak pewnie trenera. No dokładnie, tylko że akurat mamy takie szczęście z Nikolasem, że chodzimy do szkoły, która jednak pomaga nam raczej niż przeszkadza. No i potrafimy to pogodzić, tak? Bo nauczyciele dają nam terminy, czas, także jest jak najbardziej okej. A Nikolasowi pomagałeś
troszkę wdrożycie, bo jednak jesteś w drużynie dłużej, Nikolas dopiero do niej dołączył. No to zawsze są na początku są nerwy i stres też w otoczeniu nowym się znaleźć. No myślę, że Nikolas jak najbardziej poradził sobie świetnie, teraz właśnie trener go chwali często, także myślę, że okej, czuję się też w drużynie. W piątek rozmawialiśmy z trenerem Jurijem Szatołowem i on właśnie, tak jak wspomniałeś, bardzo chwalił młodych zawodników. Wspomniał nawet, że macie spore szanse na to, żeby nawet wybiec w wyjściowej jedenastce, więc to też jest na pewno taki czynnik, który chyba dodatkowo was, młodych zawodników, mobilizuje. Mobilizuje do dalszej pracy i podbudowuje jak najbardziej, bo jednak jesteśmy jeszcze młodzi, niedoświadczeni. No powoli zbieramy po prostu doświadczenie na treningach, pracujemy jak najciężej. No i dobrze się odżywiamy. No i mamy nadzieję, że kiedyś to zaowocuje. Tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.